jesteśmy w stanie z wykorzystaniem bramki internetowej zadzwonić na każdy numer telefonu, płacąc za to kwotę 2 euro, 3 euro. 2 euro wystarczy. Tak, 2 euro to nie za jedno połączenie, tylko za 20 połączeń, wskazując, jaki numer telefonu ma się pokazać w telefonie, wyświetlić w sytuacji, kiedy ja do kogoś dzwonię. A więc jeżeli ja wiem, jaki jest numer telefonu pana redaktora i wiem, że w książce telefonicznej pana redaktora jest bank, jestem w stanie bez problemu to zrobić i do pana redaktora zadzwonić jako bank. I pojawi się wtedy informacja o tym, że dzwoni bank. I ja właśnie to w tym momencie Serio? Zrobiłem. Serio? Naprawdę? O, dobra, zapraszam was, panowie, z kamerą. Wystarczy, że znam numer telefonu pana redaktora i wiem o tym, że w tym telefonie znajduje się numer telefonu banku. Ja znam ten numer telefonu i dzwonię jako bank. I w tym momencie można odebrać. Można odebrać. Można odebrać? Można odebrać, oczywiście. Dobra, odbieram. I oczywiście będzie słychać mnie w tym momencie, prawda? To musi poświadczyć pan redaktor, że słychać, że my rozmawiamy. Rzeczywiście słychać jest pana. Jeszcze gorzej, ponieważ jesteśmy w stanie zdecydować, jaką płcią mówimy, ponieważ syntezator mowy i sztuczna inteligencja jest w stanie zmienić mój głos na damski, jest w stanie zmienić odgłos, czyli jesteśmy w stanie wybrać w trakcie tej rozmowy, czego już nie będziemy robić na antenie, że na przykład w tle jest ruch, a więc jestem gdzieś w jakimś zgiełku i tak dalej. Jest to, proszę państwa, bardzo proste. Niestety sytuacja jest jeszcze bardziej trudniejsza. Dlatego, bo my nie mamy czasu robić tego na antenie, ale ja mogę zrobić dokładnie to samo SMS-em. Czyli jeżeli wiem na przykład, że w książce telefonicznej pana redaktora znajduje się numer telefonu małżonki i go znam, to jestem w stanie wysłać w tym momencie z tej samej bramki SMS-a jako małżonka. Mało tego, ten SMS pojawi się w historii waszej korespondencji. I nagle pojawi się na przykład SMS, wejdź pod ten link, zobacz, co na twój temat napisał portal XYZ. Co pan redaktor robi? Wchodzi na ten link. Tak. Samo wejście czasami na link, aktywny hiperłącze tak zwane, już jest niebezpieczne. Bo tam może być ukryty wirus. Oczywiście. Prawda? Czasami jest tak, że oczywiście to ono dopiero prowadzi do sklepu, z którym ściągamy aplikację, która jest złośliwa, ale czasami samo odznaczenie linka już jest niebezpieczne. Dlatego zawsze mówię, że doszliśmy do ściany tak silnej, że dzisiaj powinniśmy w ogóle oduczyć się klikania jakichkolwiek aktywnych linków w sieci, co do których nie mamy pewności, a nie mamy pewności nawet, jeżeli widzimy, kto do nas wysłał SMS-a. Nazywam się Zbigniew Alencynowicz. Mówią na mnie Kowal. Zmarłem 2 lata temu. Wcześniej przed śmiercią jeździłem na tirach. Ścięli mi wszystkie dokumenty. Zabrali mi numer PESEL. A nawet pozytywna sprawa z tego jest, że mi kurwa nawet mandatu nie mogą wypisać, bo na nieboszczyka się nie da. Tylko zszywać umiem, muszę się sam po walce. Dlaczego nieboszczyk? Od czego to się wzięło? Oczął osobę z mandatem o tym samym imieniu i nazwisku. Zabrali do wojskowego szpitala. To była pierwsza fala COVID-u. Na podstawie mandatu wypisali mi akt zgonu. Siostra przyleciała z Oslo, żeby skremować moje zwłoki. Pochówę nie pozwolili zidentyfikować, dlatego że osoba okazała się covidowa. Skremowali inne ciało, pomylili ciała. Tak. I teraz się spiera szpital z policją. Kto jeszcze mu winien, kto podał moje dane? To jest XXI wiek. Kto potwierdził moje dane? Tak naprawdę nigdzie nie możesz pracować. Żadnego samochodu kupić. Zabrali mi Audi Quattro.